Słyszymy dzisiaj w Ewangelii, aby oni stanowili jedno w nas, aby świat uwierzył. Modlitwa Jezusa jest wciąż zadaniem dla nas, chrześcijan. Musimy stanowić jedno, aby świat uwierzył. Ten świat potrzebuje naszego świadectwa. Nie wystarczy tylko i wyłącznie modlitwa czy rozprawy teologiczne, ale potrzebne jest nasze świadectwo. Świadectwo jedności, aby być wiarygodnym dla tego świata, wiarygodnym miłości Jezusa Chrystusa do każdego z nas, do całego świata. Pamiętam cenną myśl, którą przekazał mi na pierwszej parafii jeden z parafian, który powiedział: proszę księdza, będzie mówił ksiądz kazania, ale pierwszym kazaniem, które ksiądz do nas powie, to będzie relacja do księdza proboszcza. Jak wy będziecie żyć, jak będziecie ze sobą rozmawiać, jakie wy będziecie dawać świadectwo, to będzie uwiarygodnieniem tego, co ksiądz będzie mówił. I myślę, że można iść dalej. Dzisiaj potrzeba tego świadectwa jedności rodziców dla swoich dzieci, dziadków dla swoich wnuków, nauczycieli dla swoich uczniów, abyśmy stanowili jedno, abyśmy byli świadectwem dla drugiego człowieka, a wtedy będziemy wiarygodni w przekazywaniu słów, które zostawił nam Jezus. Aby i oni stanowili jedno w nas, aby świat w nas uwierzył.